sprzęt jest. Idę szukać. Takie nominały wychodzą z piasku, to już jest przyjemnie. Tak, na razie nic. Ale 3 łazików, takich jak ja. No to ciężko będzie coś znaleźć, jak wszyscy łażą w tym samym miejscu. Kapsel. Oczywiście kapsel. Kapsel folia aluminiowa, kapsel folia aluminiowa. Zawleczka, kapsel folia aluminiowa. 19.55, coraz mniej ludzi na plaży. A ja oprócz zgniłka jednego mam pierwsze dzisiejsze 50 groszy. Szukamy dalej. O, ostatnio w tym miejscu, właśnie przy tej wieży, był taki fajny hotspot. Z jednej dziury kilka złotych wyszło. Trzeba się przenieść chyba tam dalej. Ja nie wiem, co o tym myśleć. Nie jest tam nic nadzwyczajnego, ale kurczę. Śmigły pierścioneczek. Kolczyk niebo jest pełne i zamknięte. Ciekawe. Idę szukać dalej. A poprzednie znalezisko? Takie. Piękny zachód słońca. A pieniędzy jak na lekarstwo. Jakieś groszowe sprawy. Przede mną wszystko pozamiatał. Co jeszcze można robić ciekawego na plaży w Mrzeżynie, oprócz wylegiwania się, oglądania zachodów słońca i chodzenia z wykrywaczem? Można kręcić teledysk. A czemu nie? Tu coś bije. Nie ma kapsla. Ciężki zgniloch. Rozmiarem przypomina 2 groszówkę, ale tylko potem można to ewentualnie zidentyfikować, bo nie widać kompletnie nic. No, ale zawsze coś. Czyżby kolejny zgniloch? Tak głęboko w piachu? Oczywiście. Też chyba 2 albo 1 grosz. Ciekawe, to są rzeczy, które tutaj leżą od dłuższego czasu. W związku z przebudową portu. Gdzieś tam są wyciągnięte stamtąd i wysypane tu na plaży przez jakiś sprzęt budowlany. Kolejny sygnał, chyba nie kapslowy. No co jest? Dokładnie to samo.
Coś mi się wydaje, że tutaj to będzie wysyp zgniłków. A tu właśnie w porcie, właśnie mniej więcej na tym odcinku, w zeszłym roku znalazłem 10 centów i jakieś czeskie halerze czy coś. Tu mi kapslowo już piszcie akurat, ale zobaczymy. Ej, no jest. A jestem cały czas na metrze kwadratowym, może dwóch. Tym razem 50 groszy chyba. Kolejny zgniłkowy sygnał. Chyba worek z pieniędzmi cały ktoś tutaj zgubił. To był jeden, a był drugi. To był trzeci. Tu jest czwarty. Słońce już prawie zachodzi. Mnóstwo kolonistów jeszcze na plaży, którzy przyszli na zachód słońca. A ja mam piątala. Pierwsza piąteczka dzisiaj. Bardzo mnie to cieszy. Tam mamy jednego wspólnika. Tam mam drugiego wspólnika. Ja jestem na środku. I zgodnie z filozofią kopania na plaży obchodzę dokładnie i sprawdzam wszystkie miejsca, po których jeszcze są ślady, że były parawany. Skutkuje to oczywiście puszkami, kapslami i tak dalej. Jak na razie znalazłem tylko 10 groszy i 20 groszy. I teraz sobie kopię w takim kolejnym miejscu. Tutaj dokładnie widać, jak szedł parawan. Sądząc po tym, jak wielki parawan był tutaj wkopany, obstawiam jakieś januszostwo. Co najmniej kilka puszek po piwie, papierków, po jakichś wafelkach i tak dalej. I kolejny wrzeszczący sygnał i mówię sobie, znowu pucha. I jeszcze mi się tak metalowo mieni. I ja patrzę. A to motyl. Ciekawe znalezisko, nie powiem. Zrobimy tak, za każdy znaleziony fant podniosę jeden kapsel, który znajdę. Myślę, że to będzie uczciwy deal. Wszystkich nie wyzbieram, bo tego nie udźwigną. Jeden fant, jeden kapsel. Ludzie zaczynają się szykować do zachodu słońca, do selfiów. A ja proszę, cyk. Przytulamy złotóweczkę. Kolejny sygnał jest dwójeczka. Za dwójeczkę podnoszę dwa kapsle w takim razie. Zobaczcie, jaki piękny zachód słońca. Jeszcze czerwony szkwał, który zaraz będzie pod słońcem przepływał. Przed chwilą miałem możliwość porozmawiania sobie z drugim poszukiwaczem na temat tego, co ciekawego znalazł. Czy idzie w ogóle coś fajnego znaleźć. No i w pewnym momencie na 10 metrów plaży na takim przepływie 10 metrów kwadratowych byliśmy w czwórkę z grupą. Także konkurencja jest silna, no i znaleźć coś nie jest łatwe. Ale jak ustaliliśmy wspólnie, każdy coś tam dla siebie wydłubie zawsze. Mam pierwszy znaleziony na plaży pierścionek. Zgubiła jakaś mała księżniczka. Dobra, zobaczymy, co tu jest. Przed chwilą nie nagrywałem, bo myślałem, że jakiś zwyklak i zgniłek, i był zgniłek, ale jeden fenik. I to taki zgniły, że to się w głowie nie mieści. A tu kolejny. O, w mordę. 10 fenigów. Raj szwenigów.
To jest znalezisko. No kurde, aż mi się gorąco zrobiło teraz. Trzeba to będzie omieść tutaj jeszcze raz. Jest następny sygnał. Zaraz obok. Kolejny jeden fenik. Rajsfenik. No nie wierzę, naprawdę nie wierzę. Tyle osób tutaj chodzi z wykrywaczem. Tyle razy ja tędy przechodziłem. I to jest trzecia moneta w tym samym miejscu. Kolejny sygnał z tego samego miejsca. Co tym razem? 5 fenigów. Mamy hotspot z czasów wojny jeszcze. To jest niemożliwe, żeby to leżało w piasku tyle czasu. I przez tyle czasu, jak tutaj ludzie leżą, ktokolwiek chodzi z wykrywaczem, a chodzi w tym roku już ze 4-5 osób, że w to miejsce nikt nie trafił. Ja tędy przechodzę codziennie. I moja hipoteza jest taka, że to jest piasek, który jest wybrany z dna portu podczas pogłębiania i to wszystko leżało na dnie portu. Kurczę, ale się cieszę. No i jeżeli chodzi o chodzenie przez 7 dni, czy przez 7 dni, chodzenie po godzinie tam półtorej, czasami dwóch w ciągu tych 7 dni, codziennie jakieś tam półtorej godziny średnio. Policzyłem sobie wszystko, jest 38 zł. Serduszko. Pierścionek, zabawka. Coś, co mnie najbardziej cieszyło. Cieszy. W woreczku niemieckie monety. I malutka obrączka. Obrączko, pierścionek. Także tak wygląda 7-dniowa zabawa na plaży. Przy założeniu, że chodziło nas po tej plaży 4 czy 5 i każdy tyle znalazł, to i tak jest dobry wynik, myślę.